Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania z Państwem. Dzisiaj jest spotkanie przed drugą turą wyborów, ale myślę, że miałem możliwość wysłuchania bardzo ciekawego referatu, programu dotyczącego przyszłości, ale też historii. I tak się złożyło, że właśnie moja działalność przez ostatnie lata w parlamencie dotyczyła kwestii historycznych, właśnie odszkodowań wojennych. Tutaj widzimy te zdjęcia Tymczowa, który był zniszczony w wielu procentach. Natomiast oczywiście wiemy, że takich miast były, drodzy Państwo, polskich zniszczonych dziesiątki. I gdy pełniłem funkcję w rządzie wiceministra spraw zagranicznych, ale również pełnomocnika rządu spraw odszkodowań wojennych, wystosowałem do wszystkich samorządów w Polsce, do wszystkich gmin, powiatów i województw taki apel o wyrażenie takiej intensywnej uchwały poparcia w sprawie właśnie odszkodowań, reparacji, zadośćuczynienia. I z ciekawością obserwowałem właśnie te dyskusje, które toczyły się w różnych gminach, samorządach. Wiele gmin podjęło takie uchwały, na przykład powiat kielecki taką uchwałę podjął, wiele miast podjęło, natomiast niektóre to nie podjęły, uznając, że jest to temat polityczny. Drodzy Państwo, to jest zniszczony Pińczów. To jest zniszczony Pińczów. Drodzy Państwo, no to jest widok porażający. Przypomina zniszczoną Warszawę, zniszczony Wieluń, Jasło, Tomaszów, Janów Lubelski i Nowy Sącz i setki innych miast, które właśnie tak wyglądały po II wojnie światowej. I w wyniku naszych działań w parlamencie udało się przygotować raport o stanach wojennych. Ten raport pisaliśmy niemal 5 lat, ale jest to dokument, który od momentu publikacji został przez nikogo podważony. Nikt nie podważył tych kwot i wyliczeń. Niektórzy go krytykowali, inni go chwalili, natomiast od zakończenia II wojny światowej nikomu nie udało się wystawić Niemcom rachunku za wojnę. A nam, drodzy Państwo, się udało. Pamiętacie Państwo, w 2004 roku prezydent Lech Kaczyński, będąc prezydentem Warszawy, przygotował raport o stratach Warszawy, stratach wojennych Warszawy. To był raport, który opisywał straty materialne Warszawy. Natomiast my przygotowaliśmy raport o stratach wojennych Rzeczpospolitej Polskiej, obejmujących straty ludzkie i straty materialne. Ten raport przygotowało ponad 30 osób, prawie 5 lat go pisaliśmy. Też w tym czasie były 2 lata przerwy związanej z COVID-em, więc to nam utrudniło pracę. Natomiast w 2022 roku, 1 września w Zamku Królewskim, w obecności pana premiera Mateusza Morawieckiego, korpusu dyplomatycznego, parlamentarzystów, przedstawiłem ten raport o stratach wojennych naszego kraju. Ten raport, drodzy Państwo, wycenia nasze straty na 6 bilionów 220 miliardów złotych. To nawet sobie trudno wyobrazić, jakie to są, drodzy Państwo, sumy, ale dla wyobrażenia powiem Państwu, że Niemcy proponowali odbudowę Pałacu Saskiego, które około kosztowały 2 miliardy złotych. Więc 6 bilionów 220 miliardów złotych i 2 miliardy złotych. Więc możecie Państwo sobie wyobrazić, jaka to jest skala i dysproporcja. I te działania, które podjąłem, wynikające z przygotowania właśnie raportu o stratach wojennych, one były kontynuowane poprzez fakt przyjęcia przez Sejm uchwały 14 września 2022 roku zobligującej rząd do podjęcia działań w tym temacie wobec Republiki Federalnej Niemiec, co zaskutkowało, drodzy Państwo, wysłaniem po raz pierwszy w historii naszego kraju noty dyplomatycznej do rządu Niemiec z wnioskiem o zapłatę odszkodowania. Po 3 miesiącach Niemcy odpowiedziały, że nie zapłacą nic, bo sprawa jest zamknięta. To były tylko 2 zdania. Tak naprawdę nie wynikało z tego faktu, na jakiej podstawie Niemcy twierdzą, że sprawa jest zamknięta. Ta sytuacja spowodowała, drodzy Państwo, że my podjęliśmy bezprecedensowe działanie na arenie międzynarodowej. Ten raport wystosowaliśmy do wszystkich organizacji międzynarodowych na świecie. Do ONZ-u, Rady Europy, do wszystkich krajów Unii Europejskiej, NATO, Stanów Zjednoczonych, do UNESCO. Podjęliśmy bezprecedensową akcję dyplomatyczną, której celem było pokazanie, że Niemcy nie uregulowały wobec niektórych krajów, w tym Polski, kwestii odszkodowań związanych z zniszczeniami wynikającymi z II wojny światowej. Odbyłem również w związku z tym szereg spotkań, wizyt w wielu miejscach na świecie, i w Waszyngtonie, i w Londynie, i w Paryżu, ale również w Belgradzie, w Atenach,
gdzie ten temat prezentowałem jako temat niezałatwiony. I myślę, że dużym sukcesem tej naszej inicjatywy było uświadomienie pewnej części opinii publicznej na świecie, że to jest temat, który jest tematem nieuregulowanym od II wojny światowej i Niemcy są krajem, który ma wobec Polski po prostu dług. Jeżdżąc po świecie, drodzy Państwo, spotykając się z ludźmi, też odwiedzając muzea, czytając gazety międzynarodowe, zdałem sobie sprawę, że nasza wiedza o II wojnie światowej nijak się ma do tego, co inni myślą o tym, co się nie wydarzyło na ziemiach polskich. Otóż my znamy, ja akurat tego zdjęcia, te zdjęcia nie znałem, jeśli chodzi o Pińczuk, natomiast no, znamy te wszystkie zdjęcia zniszczonej Warszawy, wielu innych miast, wiosek, pacyfikacji, masakr ludności wiejskiej. O tyle, drodzy Państwo, z perspektywy amerykańskiej, izraelskiej, brytyjskiej, nie ma czegoś takiego jak zniszczenia wojenne Polski. Drodzy Państwo, jest tylko i wyłącznie Holokaust. Jak gdy Państwo pojedziecie do różnych muzeów na świecie, to jest II wojna światowa, jest wojna niemiecko-rosyjska, jest wojna niemiecko-amerykańska, amerykańsko-japońska, ale czegoś takiego jak okupacja Polski i zniszczenia Polski po prostu nie ma. Jest tylko i wyłącznie Holokaust. To jest rzecz jakby porażająca, pokazująca, że państwo polskie przez dekady abdykowało zrealizowania swojej polityki historycznej, opowiadania światu historii i do upominania się o kwestie rozliczenia z tytułu II wojny światowej. Ta sytuacja, nasza, mówię o Polsce, bezczynność, bezradność, nieupominanie się o te kwestie, doprowadziła do tego, że dzisiaj to, drodzy Państwo, Niemcy rozmywają swoją odpowiedzialność za II wojnę światową i bardzo często słyszymy o odpowiedzialności nie Niemców, ale nazistów za II wojnę światową. A z kolei obozy koncentracyjne były w Polsce, nazistowskie obozy koncentracyjne były w Polsce. W ogóle rozmywa się, drodzy Państwo, pojęcie odpowiedzialności samych Niemiec za skutki II wojny światowej. Więc bezczynność naszego kraju w obszarze upominania się o odszkodowania prowadzi do tego, że to Polacy są obciążani za wiele różnego rodzaju rzeczy, które popełnili Niemcy, nie naziści. I teraz, drodzy Państwo, my podjęliśmy te działania w sposób absolutnie bezprecedensowy, na szeroką skalę. Uświadomiliśmy w bardzo wielu krajach, że jest zaległość po II wojnie światowej. I myślę, że dużym pewnym sukcesem, który udało nam się osiągnąć, było to, że w coraz mniejszym obszarze oczywiście pojawiały się informacje o tym, że to były zbrodnie nazistowskie, tylko że to były zbrodnie niemieckie, mówię o mediach międzynarodowych. Ale też co ważne, uruchomiliśmy taki proces w Radzie Europy przygotowania rezolucji, której celem jest stworzenie mechanizmów negocjacyjnego, medycyjnego między krajami, które mają stare, zadawnione konflikty. I taki proces, drodzy Państwo, to się toczy w Radzie Europy, jest taki projekt rezolucji. Mam nadzieję, że zostanie ten rezolucja uchwalona. Będzie to jeden z możliwych modeli rozstrzygnięcia tej sprawy z Niemcami. Zmuszenia po prostu Niemców do tego, żeby usiadł do stołu i ten temat po prostu z Polską rozstrzygnęły. No niestety wybory, które miały miejsce 15 października, one pokazały, że no, obecna większość ma zupełnie tutaj inny stosunek do tej sprawy. De facto widzimy, że ten temat był podczas kilku wizyt, czy to ministra Sikorskiego, czy Tuska podnoszona, ale raczej z perspektywy takiej, że sprawa jest zamknięta. Za bardzo nie wiedzieć, czemu tak twierdzą obaj panowie, że sprawa jest zamknięta, bo nie ma żadnej umowy międzynarodowej między Polską i Niemcami w tym obszarze. Natomiast no, z uwagi na interes polityczny, takie stanowisko jest prezentowane. Ja, drodzy Państwo, absolutnie uważam, że te zniszczenia, o których tutaj dzisiaj mówimy, Pińczowa, ale też zniszczenia po prostu no, setek polskich miast i miasteczek, one wciąż oddziaływują na nasze życie jako kraju, ale również społeczeństwa i narodu. Bo pokolenia Polaków musiały niestety emigrować z naszego kraju z uwagi na biedę, ubóstwo, emigracja zarobkowa do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec. Pokolenia wyjeżdżały Polaków za pracą. No, nie wyjeżdżały dlatego, że Polacy są mniej zdolnym narodem, tylko dlatego, że pokolenia musiały odbudowywać Pińczów, Jasło, Nowy Sącz,
i wiele, wiele innych miejscowości, które zostały w taki sposób drastyczny zniszczone i zrównane z ziemią. I te skutki, konsekwencje ponosimy do dnia dzisiejszego. To chcę powiedzieć jasno, że ta pogoń Polski za dobrobytem Zachodu, za lepszym standardem życia, funkcjonowania, infrastrukturą, wynikają z faktu, po pierwsze, oczywiście zniszczeń wojennych, które nie były nigdy zrekompensowane, i po drugie, oczywiście z okupacji komunistycznej, sowieckiej, która również doprowadziła polską gospodarkę do stanu zapaści. I teraz, gdy mówimy, niektórzy mówią tak, no to było dawno, 80 lat temu, wybierzmy przyszłość, rozmawiamy o przyszłości, zostawmy to i tak dalej. Proszę Państwa, to jest narracja niemiecka i tych ludzi, którzy rozumieją niemieckie interesy w Polsce. Bo są kraje w Europie, chociażby Grecja, gdzie tam każdy premier czy prezydent Grecji głośno mówi o tym, że Grecji należy się odszkodowanie za zniszczenie niemiecką pożyczkę, bo Niemcy zawarły z Grecją pożyczkę podczas wojny, której nigdy nie zwróciły. I tam każdy premier i prezydent tego się domaga. Miejscowości, w których dochodziło do masakr, do pacyfikacji, tak jak na przykład Calavrita czy Listomo, są to miejscowości, które upominają się o odszkodowania od Niemiec. I tam się tego nikt nie wstydzi, drodzy Państwo. Nikt nie mówi, że to zniszczy relacje niemiecko-greckie. Tylko po prostu Grecy odważnie te kwestie podnoszą. Ale drodzy Państwo, to jeszcze nic. Ja podczas swojej pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych bardzo dokładnie ten temat analizowałem również od strony krajów afrykańskich. I drodzy Państwo, jest taki kraj jak Namibia, gdzie Niemcy, można powiedzieć, ojcowie i dziadkowie zbrodniarzy nazistowskich dokonywali takich samych masakr w krajach afrykańskich, między innymi na Libii, w Rwandzie czy w Nigerii, gdzie dochodziło do również zbrodni ludobójstwa. I na Namibii są plemiona, które zostały po prostu wysiedlone z ziem żyznych. Są takie dwa plemiona, Herero i Nana, które przesiedlono na tereny górskie. I do dzisiaj te potomkowie tych przesiedlonych plemion po prostu dziedziczą biedę, bo żyją na terenach, w których nie można uprawiać, górzystych. Natomiast potomkowie zbrodniarzy żyją na terenach żyznych. I Niemcy, chcąc w jakiś sposób tutaj załagodzić spór z Namibią, oczywiście, żeby zbudować dobre relacje, zaproponowały temu kraju, na właśnie Namibii, tym dwóm narodom, dwóm plemionom, właśnie zadośćuczynienie za ludobójstwo, które miało miejsce na początku ubiegłego wieku. Więc, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę. Tu mamy sprawę sprzed 80 lat, gdzie jeszcze żyją świadkowie. Nic się nie należy, sprawa jest zamknięta, mimo że był rabunek, zniszczenie, mordy i tak dalej. A tu było ponad 100 lat temu i jest mowa o odszkodowaniach dla tych dwóch plemion. Ale drodzy Państwo, czy Niemcy są tacy dobrzy i chcą zrobić dobrze tym dwóm plemionom? Jak Państwo myślicie? Nie. Czy też mają w tym jakiś interes? No, mają dwa interesy. Pierwszy interes to oczywiście są kwestie gospodarcze, różnego rodzaju złoża metali rzadkich, które są w krajach afrykańskich. Stąd są tacy dobrzy i uczynni wobec tych krajów. Bo drugim krajem na przykład jest Nigeria, gdzie również zwracali tak zwane brązy z Beninu, które również kiedyś ukradli, również tym krajowi zwracali te brązy. Ale drodzy Państwo, im chodzi o to, żeby mieć dobry wizerunek na świecie, a w szczególności w Afryce. A dlaczego? Bo Afryka jest, drodzy Państwo, dzisiaj kontynentem, który się bardzo dynamicznie rozrasta w sensie demograficznym. Jest tam wiele krajów, które po prostu mają już setki milionów mieszkańców. I jest wielka rola Afryki w Organizacji Narodów Zjednoczonych. A Niemcy chcą być stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Takim stałym członkiem jak Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, Francja. Chcą po prostu należeć do mocarstw światowych. Bez Afryki nie są w stanie tego osiągnąć. Stąd, drodzy Państwo, no właśnie takie gesty wobec Namibii, wobec Nigerii, czy wobec Rwandy, gdzie również dochodziło do zbrodni ludobójstwa. A Polska, drodzy Państwo, czy z Polską trzeba się dogadywać? No, nie trzeba, wystarczy rząd zmienić, prawda? I temat znika. Ja, drodzy Państwo, często mnie pytają ludzie, bo no, poświęciłem dużą część już mojej pracy parlamentarnej i życia na te kwestie. No, panie pośle, panie Mularczyk, no to już koniec po sprawie, operacje posprzątane. No mnie nie, drodzy Państwo. Mamy dzisiaj pauzę. Jest pauza, jest ekipa, która ten temat
zawiesiła na kołku, no bo liczą na jakieś apanaże, prawda? I w związku z powyższym na chwilę obecną ten temat zawiesili na kołku. Oni sami mówią Niemcom, żeby jakieś kreatywne rozwiązania zaproponowali, ale absolutnie mam przekonanie, że tą pracę, którą wykonaliśmy, ten rachunek, który wystawiliśmy, on powoduje, że tego tematu już nie można zamieść pod dywan. I tu już nie wystarczy jakaś dotacja na Pałac Saski, miliard, 2 miliardy, 3 miliardy, bo gdy stawimy to z rachunkiem za wojnę, no to widzimy, że to jest jakaś kropla w morzu strat, zniszczeń wynikających właśnie z faktu II wojny światowej. Także ja, drodzy Państwo, mimo wszystko uważam, że ten temat nie jest tematem, który umarł śmiercią naturalną. I tutaj dziękuję, że tutaj panu Januszowi, że tę kwestię podnosił na sesjach Rady Gminy, Rady Miasta. Wiem, że takich uchwał podjęto kilkadziesiąt w całym kraju. W niektórych dużych miastach, na przykład w Poznaniu, Gdańsku, w Bochni, w Tarnowie, a w innych nie podjęto, bo uznano, że sprawa polityczna, prawda? Bo to akurat poseł Mularczyk z PiS-u podnosi, więc sprawa jest polityczna, więc odrzucimy to, prawda? Mimo, że to nie jest sprawa polityczna, to sprawa polskiej historii, polskiej racji stanu. Ale chcę Państwa też zapewnić, bo myślę, że to jest też ważne, że w związku z tym, że rozpoczyna się nowa sesja rad gmin, powiatów, województw, ja ponowię tą akcję z tym listem. Również wyślę do nowych rad gmin, rad powiatów, rad województw przypomnienie, że jest taki temat, jest taki problem, że trzeba go kontynuować. Także tu, panie Januszu, niebawem, może za jakieś 2-3 tygodnie, taki znowu list wyślę do wszystkich powiatów, gmin w województwie małopolskim, świętokrzyskim i innych, żeby ten temat dalej kontynuować. Drodzy Państwo, bo dzisiaj, gdy rozmawiamy o wyborach samorządowych, mówimy oczywiście o inwestycjach, o drogach, o tych różnych ważnych rzeczach, ale nie możemy zapominać, drodzy Państwo, o historii. Nie możemy o tym zapominać, bo w każdej miejscowości są groby polskich patriotów, polskich żołnierzy, powstańców, żołnierzy wyklętych. Nie może być tak, że budujemy drogi, a usuwamy krzyże. Nie może być tak, że budujemy jakieś wieżowce, a usuwamy tablice, gdzie ginęli polscy patrioci. Tak się, drodzy Państwo, dzieje w Warszawie. Te krzyże, gdzie były egzekucje, są usuwane, bo powstają po prostu apartamentowce. Do tego nie możemy, drodzy Państwo, dopuścić. Dlatego, żebyśmy nie zapomnieli w tej pogoni za tym, co tu jeszcze wybudować, zrobić i tak dalej, co wyremontować, że również pamięć o historii, pamięć o naszych bohaterach, o żołnierzach wyklętych, ale też o ofiarach II wojny światowej jest niezwykle ważna, bo ona, drodzy Państwo, buduje świadomość. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ja tego nie wiecie, bo ja też o tym nie wiedziałem, że w niemieckich kościołach, w Bawarii, w środku w kościele wiszą tablice poświęcone niemieckim żołnierzom, którzy zginęli podczas II wojny światowej. W mundurach. SS? I różnych. Wehrmacht różni. W środku Niemcy składają kwiaty, wieńce, zapalają znicze pod zdjęciami żołnierzy, którzy zginęli w Polsce, w Rosji, w innych Grecji, w innych miastach. A czy, drodzy Państwo, my tak czcimy pamięć o naszych ofiarach II wojny światowej? No nie. Jeden właśnie z znajomych biskupów powiedział mi, że był w kościele, w którym dorastał, czy też no, w którym modlił się, w którym dorastał papież Benedykt, kardynał Ratzinger. No właśnie w tym kościele, gdzie on dorastał, jest taka tablica poświęcona niemieckim żołnierzom, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Drodzy Państwo. I tam co jakiś czas składane są wieńce, zapalane są świeczki jako, traktuje się ich jako ofiary wojny. Proszę Państwa, oni są ofiarami wojny. I dlatego, mając jakby to na uwadze, że Niemcy traktują się jako ofiary wojny, ofiary nazistów, jakby naziści po prostu nie byli Niemcami, musimy mieć świadomość, że następuje pewien proces zmiany terminologii nazewnictwa, którego celem jest po prostu przesunięcie części odpowiedzialności po prostu na Polaków. Nie ma w ogóle tych zbrodni, tych zniszczeń na świecie, one nie funkcjonują. Funkcjonuje Holokaust tylko i wyłącznie. Ja się osobiście o tym przekonałem w wielu miejscach na świecie. Nie ma już Niemców, są naziści.
No i obozy są w Polsce, prawda? I obozy są w Polsce. I to jest proces, który trwał bardzo długo, przez dekady, doprowadził do tego, że my, drodzy Państwo, dzisiaj musimy udowadniać, że jesteśmy wielbłądami. Dlatego to, o czym dzisiaj mówię, to nie jest jakiś temat taki hipotetyczny, coś sobie Mularczyk wymyślił po prostu i jeździ opowiada. No nie, drodzy Państwo, bo ja spotykałem się bardzo często, jeszcze będąc w MSZ-cie, z depeszami, z klarisami z różnych ambasad i na przykład, drodzy Państwo, gdy myśmy ten temat uruchomili, był wielki wysyp artykułów o polskim antysemityzmie, o polskich obozach koncentracyjnych. I to na przykład były gazety w Szwajcarii, w Szwecji, dziennikarze w Izraelu. I to, drodzy Państwo, uświadomiło mi, że Niemcy mają agenturę. Mają agenturę wpływu, czy też dyplomację publiczną tak uruchomioną, że gdy zobaczyli, że Polska działa aktywnie, to oni nagle zaczęli nas atakować, tak? Że my jesteśmy antysemitami, że tu już ginęli Żydzi. Więc widać było, że nasze działania po prostu ich bardzo, bardzo denerwują. Nie mam żadnych wątpliwości, drodzy Państwo, że to, że ten temat podnieśliśmy, zmobilizowało Niemców, żeby w Polsce zmienić rząd. Zmobilizowało całą klasę polityczną Niemiec, żeby zmienić rząd, dlatego że to psuło ich wizerunek międzynarodowy. A Niemcy mają być mocarstwem moralnym, chcą być stałym członkiem Rady ONZ-u, chcą kierować Unią Europejską i tutaj żadna Polska nie będzie przypominała im wojny, bo oni przecież, oni wojny nie wołali, tylko naziści. Oni też byli ofiarami. Więc, drodzy Państwo, to wszystko brzmi naprawdę kuriozalnie. Przecież tutaj widzę osoby, które pamiętają być może wojnę, pamiętają powieści rodziców, dziadków. Ale, drodzy Państwo, to dzieje się na naszych oczach. Musimy mieć absolutnie tego świadomość. Teraz, dlaczego, drodzy Państwo, tu jestem i o tym mówię? Dlatego, że uznałem, że to jest bardzo ważne, że też w jakiś sposób się włączam w tą kampanię, bo jakby też tą wrażliwość rozumiem, doceniam i za to dziękuję, ale chcę powiedzieć o tym, że my z tą aktywnością musimy wyjść na arenę międzynarodową. Otóż nie wystarczy mówić w Polsce, bo tu w Polsce generalnie ludzie o tym wiedzą. Trzeba wyjść w świat, w Europę i stworzyć takie mechanizmy międzynarodowe, żeby Niemców zmusić ich wstydem do tego, żeby usiedli temat załatwili z Polską. Po prostu. Ja uważam, że na to jest czas, miejsce i trzeba to robić. Wystawiliśmy rachunek za wojnę i teraz trzeba konsekwentnie ten temat realizować. Ten rząd pewno niewiele zrobi, a jeśli coś zrobi, no to tylko tak, żeby temat zamieść pod dywan, obawiam się. Więc na to nie możemy pozwolić, ale ten rachunek, który wystawiliśmy, moim zdaniem na to nie pozwoli. Dlatego uważam, że powtórzymy tę akcję jeszcze raz z apelem do samorządów, po to, żeby kolejne pokolenia samorządowców, burmistrzów, prezydentów, radnych uwrażliwiać na ten temat, żeby pokazywać im, że mieli świadomość. Ale oczywiście, drodzy Państwo, jako nasza formacja będziemy ten temat dalej kontynuować, dalej go będziemy prowadzić akcję dyplomatyczną, międzynarodową. I też nie ukrywam, drodzy Państwo, że w najbliższych wyborach też będę startował do Parlamentu Europejskiego i nie ukrywam, że idę po to, żeby zmusić Niemców do zapłaty reparacji wojennych, drodzy Państwo. Zmusić ich do zapłaty reparacji wojennych. Poprzez stworzenie mechanizmów w Parlamencie Europejskim do załatwienia spraw niezałatwionych. Kilkanaście dni temu w Parlamencie Europejskim została podjęta uchwała, w której Parlament Europejski wezwał Rosję do zwrotu zrabowanych z Rumunii dóbr kultury i dzieł sztuki. To pokazuje, że w pewnych sprawach jak chcą, mogą się zająć, prawda? Pewnymi aspektami. No dzisiaj jakby modne jest atakowanie oficjalne Rosji, tak? Jakby domaganie się rozliczeń, jest nawet w Parlamencie Europejskim. Czy oni to robią szczerze, czy nie, to jest inna sprawa, tak? No ale wspierają oficjalnie Ukrainę, domagają się rozliczeń od Rosji. Czy skutecznie, czy nie, to jest jakby inna sprawa. Natomiast w mojej ocenie jest to miejsce, gdzie możemy stworzyć mechanizmy międzynarodowe do wymuszenia od różnych krajów zapłacenia starych zaległości. Myślę, że podobne roszczenia ma Grecja, na pewno ma Grecja.
Mają też Włosi, drodzy Państwo, chociaż z Włochami trochę sprawa jest troszkę inna, no bo wiemy, że na początku wojny jednak Mussolini wspierał Hitlera i również popełniał zbrodnie wojenne w Afryce. O tyle później, gdy się Mussolini odwrócił, Włochy się odwróciły, no to Niemcy dokonywały masakr również wojennych w samych Włoszech. I wiecie Państwo, jak to Niemcy odkryli z Włochami? Oni również mieli blokowane KPO, Włosi. I z tego KPO sobie wydzielili część na odszkodowania dla ofiar włoskich. I z tych środków po prostu, które Niemcy im dali, środków unijnych, sobie tam wydzielono na te odszkodowania, gdzie ludzie, którzy wystąpili do sądu i sąd im zasądził, to z tych środków po prostu mają wypłacone odszkodowania. Niby je rząd włoski płaci, ale to są środki unijne. Tak się, drodzy Państwo, załatwia interes w Unii Europejskiej. A my, drodzy Państwo, już tak, my dostaniemy KPO, ale zaraz będziemy je musieli zwrócić jako karę za nieprzyjętych migrantów. Uchodźców, bo 20 tysięcy, podobno 20 tysięcy mamy płacić za nieprzyjętego migranta. Więc, drodzy Państwo, widzimy, że te interesy krajowe, one mają duże znaczenie i dzisiaj no, po prostu Unia Europejska jest w dużej mierze emanacją po prostu interesów Berlina, nie Niemiec po prostu, jasno powiedzieć. Gdy się przyjrzymy temu głęboko, to właśnie w taki sposób oni realizują swój interes. No, jeśli chodzi o tych migrantów, no, po prostu chcą się pozbyć swoich tych migrantów, którzy nie pracują, nie są potrzebni, no to chcą ich przenieść do Polski, do Węgier, do Słowacji, do Czech czy do innych krajów. No po to służy. A jeśli nie chcecie ich przyjąć, to dopłaćcie. No to my im jakiś tam obóz stworzymy, taki czy inny, prawda? Tak więc może z tych kwestii, powiedziałem, historycznych, dotyczących odszkodowań, przechodzimy na takie tematy szersze, ale chcę Państwa zapewnić, że domaganie się tej sprawiedliwości historycznej, dziejowej, nie, ono musi być pewnym elementem stałym. Jestem absolutnie przekonany, że to jest w interesie naszego kraju, żeby ten temat podnosić międzynarodowo. Bo w przeciwnym, drodzy Państwo, przypadku, jeśli tego nie będziemy robić, to ja takiej sytuacji nie mogę wykluczyć, że jak już dojdzie do centralizacji Unii Europejskiej, federalizacji, będą jedne sądy, nie ma nic. To, drodzy Państwo, wtedy są w stanie stworzyć takie konstrukcje prawne, że to my będziemy płacić za różne rzeczy. Więc musimy mieć świadomość, że dzisiaj no, Unia Europejska będzie, czy jest elementem pewnej presji politycznej, która jest elementem realizacji polityk tych głównych krajów unijnych, przede wszystkim po prostu Niemiec, tak, w mniejszym zakresie Francji. Oczywiście mamy nadzieję, że jest teraz pewne przesunięcie w prawo, czy też w kierunku formacji konserwatywnych. Czy to wystarczy zmienić ten główny nurt? To się okaże, zobaczymy. Natomiast na pewno w wielu krajach Unii Europejskiej jest ten trend bardziej w kierunku formacji prawicowych, narodowych, ale on w dużej mierze się opiera na antyimigranckości w tych krajach. W Francji, w Niemczech, czy w Holandii, gdzie te partie konserwatywne, czy prawicowe, czy narodowe mają przede wszystkim ten nurt antyimigrancki. U nas troszeczkę też jakby jest ten element, ale jakby nie tylko. Tu są jeszcze kwestie światopoglądowe i inne aspekty. Więc, drodzy Państwo, myślę, że moglibyśmy jeszcze długo o tym mówić, bo są to tematy ciekawe, które dotyczą naszej historii, ale też mają wpływ na teraźniejszość. Nie chcę już Państwu zabierać więcej czasu, bo już tu długo Państwo siedzicie z Panem kandydatem. Chcę życzyć tutaj sukcesów w wyborach, powodzenia. Też podziękować za udział w pierwszej turze wyborów. Osiągnęliśmy bardzo dobry wynik tutaj na ziemi świętokrzyskiej, Małopolskiej, ale też w naszym kraju. Myślę, że jest to, drodzy Państwo, jednak odpowiedź społeczeństwa, które oczekuje realizacji programów społecznych, oczekuje realizacji programów dla obywatela, tego, żeby nam się lepiej żyło, a nie oczekuje jakichś rozliczeń, prawda, zatrzymań, aresztowań, czy siłowych akcji w mediach, w telewizjach, w prokuraturze. Więc myślę, drodzy Państwo, że jeżeli ta polityka się nie zmieni, to ta władza się długo nie utrzyma i taką, drodzy Państwo, mam nadzieję, chociaż nie ma to tutaj, nie jest to element jakby kampanii samorządowej. Natomiast co jest ważne i co trzeba podkreślić, że na pewno nasza formacja będzie nadal prowadziła i na ziemi świętokrzyskiej, małopolskiej, bo będziemy
jak wszystko wskazuje, tworzyć zarządy, sejmiki. Na pewno będziemy prowadzić tą politykę dalej, politykę właśnie zrównoważonego rozwoju, dbałości nie tylko o metropolię, ale również o mniejsze regiony, miasteczka, wsie. Także to jest naszym celem, żeby życie naszych rodzin, żeby życie Polaków po prostu było dobre. Nie tylko w dużych miastach, ale również na wsiach, czy w mniejszych miasteczkach, czy w każdej części naszego kraju. Także, proszę Państwa, chciałem Państwu podziękować też Panu Januszowi za zaproszenie, bo żeśmy się nie tak dawno, kilka dni temu zdzwonili i dzisiaj miałem takie małe tournée po ziemi kieleckiej i małopolskiej. Cieszę się, że tutaj w Pińczowie mogą się z Państwem spotkać i wymienić tutaj moimi właśnie spostrzeżeniami na temat tej historii najnowszej. Także dziękuję Panie Januszu za zaproszenie. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, jak Józef Piłsudski mówił, kto nie zna przeszłości, nie jest godzien teraźniejszości, nie ma przyszłości. Tak, z mojej strony ja też bardzo dziękuję i zapraszam na czwartek, na 17. Jak Państwo mają niedosyt i chcą jeszcze coś więcej, bo nie poruszyliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo ważnych tematów. Także zapraszam tutaj do sali. Dziękuję bardzo.